witam Was serdecznie. Ja chciałam porozmawiać z Wami dzisiaj na temat karmienia piersią. Bo karmienie piersią to naprawdę wspaniała przygoda dla mamy i dla dziecka. Najlepszy prezent, jaki możemy mu ofiarować i kapitał, w jaki wyposażamy go na całe życie. Ale te początki karmienia piersią czasami są bolesne, trudne. Chciałoby się dorzucić w diabły, ale jednak może warto wytrwać je. I to z kilku powodów. Karmienie piersią to oczywiście wspaniała rzecz dla zdrowia dziecka. Nie ma czegoś lepszego od mleka matki, nic lepszego nie wymyślono. Po prostu to jest coś, co natura przewidziała dla dziecka i nie znajdziemy lepszego zamiennika. To jest również dobra rzecz dla matki, ponieważ karmienie z piersią zmniejsza ryzyko zachorowania na raka piersi. To jest już uznane przez lekarzy. To jest też również fajna rzecz dla linii, bo tą linię po prostu łatwiej odzyskać. To znaczy, kiedy przykładamy dziecko do piersi, okurcza się macica, co jest co prawda ten pierwszy moment po porodzie jest troszkę trudny, ale brzuszek wraca, wciąga się i wraca do swojej pierwotnej formy. No i oczywiście to wygoda. Wygoda dla dziecka i dla matki. Dla dziecka, bo zawsze ma pod ręką swoją butelkę z mlekiem. No a dla mamy, no po prostu nie musi wstawać pośrodku nocy, sterylizować smoczek, butelkę, przygotowywać się. Po prostu przykłada dziecko do piersi i po krzyku. No i oczywiście to jest jeszcze wspaniałe uczucie bliskości, jakieś takie czułości, które tworzy się między mamą i dzieckiem. No i jeszcze wygoda taka może troszkę prozaiczna, ponieważ przykładamy dziecko do piersi, dziecko korzysta, to jest dla niego moment przyjemności, odprężenia, relaksu, a my mamy drugą rękę wolną, możemy robić coś innego. Dla blogujących mam to oczywiście okazję, żeby coś się naskrobać, szkic jakiegoś postu. Nie polecam przykładania dziecka do klawiatury komputera, czy po prostu w pobliżu komputera, bo to zawsze są jakieś fale elektromagnetyczne, nie wiadomo jakie tam konsekwencje czy skutki uboczne powodują w zdrowiu dziecka, ale no zawsze mamy taki moment przyjemny, bo kiedy te pierwsze trudności z karmieniem piersi przejdą, to po prostu wtedy jest to naprawdę i dla mamy, i dla dziecka moment relaksu. Zachęcam Was gorąco do karmienia piersią. Nie poddawajcie się, jeżeli macie trudne momenty, poczekajcie jeszcze, przeczekajcie jeszcze jeden dzień, dwa, później już pójdzie z górki. Te początki są zawsze trudne, ale potem naprawdę to jest wspaniała przygoda i wspaniały prezent dla dziecka. Dziękuję i pozdrawiam Was serdecznie.